wczoraj jesteśmy w Abu Dhabi. Przyjechaliśmy tutaj bezpośrednio z Dubaju, spod naszego hotelu. Przyjechaliśmy taksówką. Była też opcja, żeby przyjechać jakimś autobusem, metrem i tak dalej, ale mieliśmy tyle bagażu, że nie chcieliśmy jeszcze z Aleksem się z tymi bagażami uganiać. Dlatego postanowiliśmy wziąć taksówkę. Za taksówkę zapłaciliśmy niecałe 300 dirhamów. W porównaniu ze złotówkami to jest jakieś, no właśnie, prawie 300 zł. Tak, spędziliśmy noc w hotelu, który przed chwilą widzieliście. Bardzo przyjemny hotel. Alex ma dużo miejsca do biegania, ponieważ nasz pokój jest większy w porównaniu z tym, w którym byliśmy w Dubaju. Teraz idziemy do Luwru. Na dzisiaj w planie mamy jeszcze odwiedzić meczet, ten słynny meczet w Abu Dhabi. Co jeszcze będziemy robić, to się okaże. Zobaczymy jak z czasem. Alex bardzo fajnie z nami współpracuje. Nie marudzi, nie miauczy. Jeżeli ma możliwość, żeby sobie gdzieś pobiegał, to od razu go puszczamy. Oczywiście trzeba mieć oczy naokoło głowy, bo no nie wiadomo właśnie, co się może wydarzyć, gdzie może wejść, a on teraz włazi wszędzie, skacze. Także trzeba go bardzo pilnować. Ogólnie Alex jest też bardzo zadowolony, bardzo mu się podoba. No i co jeszcze? Idziemy, jest gorąco, nie wiem, która jest godzina, chyba koło 11, bo dzisiaj trochę pospaliśmy. Trochę pospaliśmy dzisiaj, więc się trochę później wygrzebaliśmy z hotelu. Ogólnie nie wiem, czy jest obowiązek noszenia maseczek, ale widzę, że wszyscy i w Abu Dhabi, i w Dubaju, wszyscy noszą maseczki, nawet na ulicach, nawet na otwartej przestrzeni. My również, bo nie wiem, czy jest jakaś kara. W sumie nie sprawdziliśmy tego, czy właśnie musimy nosić te maseczki, czy nie, ale skoro wszyscy tak robią, to my zachowujemy się tak jak inni. No tak jak coś właśnie mówimy, czy jemy, czy pijemy, to oczywiście te maseczki zdejmujemy. Też nie chcemy, żeby nas słońce tak opaliło, że mamy pół twarzy białe, a pół opalone. Więc staramy się te maseczki też co jakiś czas zdejmować, albo chociaż właśnie tak zsuwać sobie tutaj. Tak, nie wiem właśnie jaka jest kara. Aha, jeszcze co chciałam powiedzieć. Jadąc tutaj do Abu Dhabi, Alex siedział u nas w taksówce na kolanach. Jak przekraczaliśmy właśnie tą granicę pomiędzy Emiratem Dubaju a Abu Dhabi, to zaraz muszę przejść przez ulicę. Jak przekraczaliśmy granicę Emiratu Dubaj i Abu Dhabi, to pan policjant, był taki checkpoint i pan policjant właśnie stał z telefonem i robił nam zdjęcia. Taksówkarz odsunął szybę, sfotografowano najpierw taksówkarza, a potem sfotografowano nas. Także jesteśmy pewnie gdzieś w jakiejś bazie. Gdybyśmy coś przeskrowali, to wiedzą, kim jesteśmy. Tak, jest gorąco, nie wiem dokładnie ile jest stopni, podejrzewam, że jakieś 25, może 26. Przed wejściem do muzeum oczywiście była kontrola taka jak na lotnisku. Musieliśmy wyłożyć wszystkie rzeczy na taśmę. Potem zmierzono nam temperaturę, a przed samym wejściem w ogóle sprawdzono nasze testy PCR. Także tutaj podobno w Abu Dhabi przed każdą jakąś atrakcją turystyczną są sprawdzane testy PCR. I my używamy tych testów, które wykonaliśmy w Niemczech. Te testy były zrobione nie mogły być starsze niż 72 godziny przed wylotem do Dubaju. Ale właśnie w Dubaju tylko te testy nam sprawdzali w hotelu bodajże i przy odprawie paszportowej, zanim wyszliśmy na miasto. A tutaj w Abu Dhabi właśnie tylko w hotelu, no i właśnie teraz przed wejściem do muzeum.
wczoraj wieczorem odwiedziliśmy jeszcze targ rybny i chcieliśmy wejść właśnie na taką halę, gdzie są świeże ryby. I tam sprawdził nam pan paszporty covidowe, czy takie posiadamy. Podejrzewam, że gdybyśmy nie byli zaszczepieni, nie moglibyśmy nawet wejść na tą halę, gdzie można sobie kupić rybę. My nie chcieliśmy kupić ryby, chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak tam jest, a rybę zjedliśmy po wyjściu z tej hali, tak jakby hala była środkiem tych wszystkich restauracji, które były wokół niej. I ta hala była przy porcie jakimś. Jeżeli chodzi o ceny w restauracjach, no to zależy, jak kto, jakie kto ma preferencje i gdzie chce jeść. My na przykład wczoraj za tą rybę w restauracji takiej właśnie w porcie zapłaciliśmy 80 dirhamów, to jest jakieś 80 zł. Z muzeum do meczetu dotarliśmy autobusem. Kupiliśmy sobie na przystanku takie specjalne karty, które skanuje się po wejściu do autobusu. Za te karty zapłaciliśmy w sumie 40 dirhamów za dwie osoby, za Aleksa nie płacimy. Za 10 dirhamów kosztuje wyrobienie jednej karty, więc my zapłaciliśmy 40, dlatego że za te karty też nam pobrało. Ale na jednej karcie mamy jakby 10 dirhamów do wykorzystania. I odcinek z dworca aż właśnie do meczetu kosztował nas po 2 dirhamy, czyli jakieś 2 złote. Tak, i tutaj mamy meczet. Idziemy teraz takim łącznikiem. Wejście do meczetu podobno jest za darmo, nie trzeba kupować żadnej wejściówki. Ja założyłam sobie długą sukienkę, ale podobno też będę musiała założyć jakieś inne ubranie, bo mam odkryte ramiona i podobno nawet osoby, które są ubrane, w sensie, że mają zakryte ramiona i kolana, i tak dostają takie specjalne ubranie od nich właśnie, żeby móc wejść do środka. Akurat będzie zachód słońca. Ciekawe, czy zdążymy tam dojść nad plac. Ogromne to jest. Dobra, okazało się, że weszliśmy nie od tej strony, co trzeba było, ale tak nam pokazywał Google. I okazało się, że musimy przejść zupełnie z od innej strony. Muszę uciekać, bo samochód jedzie. I idziemy teraz już od dobrej strony. Jest bardzo dużo autobusów, a jest godzina już po 17. Aleks sobie siedzi w wózku wygodnie z Chase'em. Udało nam się dotrzeć do meczetu, ale najpierw jeszcze zjedliśmy, bo byliśmy bardzo głodni. Okazało się, że nie możemy wejść w naszych ubraniach, ponieważ miałam odkryte ramiona i nie miałam nic na głowę. Mój mąż tak samo. Z Aleksem nie było problemu, ponieważ wzięłam mu długą bluzkę i spodnie, chociaż myślę, że na dzieci tak za bardzo nie patrzyli. Dlatego wyglądam tak. Musieliśmy sobie kupić takie ubrania z kapturem. Musiałam mieć zakrytą głowę. I było bardzo dużo ochrony, którzy panowie sprawdzali, czy wszyscy turyści przestrzegają zasad, czyli na przykład można było robić zdjęcia tylko w wyznaczonych do tego miejscach, albo na przykład chciałam sobie zrobić zdjęcie z Aleksem i ukucnęłam przy jego wózku i pan zwrócił mi uwagę, że nie można siadać na podłodze. Jeszcze nie mogliśmy sobie zrobić z mężem zdjęcia obejmując się. Była też taka informacja, żeby nie wykonywać różnych znaków rękami. Na przykład nie można było pokazywać czegoś palcem wskazującym i była cała taka... jak to się nazywa?
Był taki znak informujący o tym, żeby nie wykonywać żadnych gestów rękami. Tak? Jedziemy teraz na autobus i jedziemy do domu. Jak byłeś w Abu Dhabi? A gdzie byłeś teraz? Na czecie. Na czecie. Jedziemy do domku. Mamy kolejny dzień i postanowiliśmy jeszcze raz przyjechać do meczetu, dlatego że ostatnim razem byliśmy tutaj, jak już było ciemno, bo zanim dotarliśmy, zanim kupiliśmy ubrania, w których możemy tam w ogóle wejść, poszliśmy jeszcze coś zjeść i zrobiło się ciemno, a ja chciałam jeszcze zobaczyć ten meczet w ciągu dnia i właśnie dotarliśmy dzisiaj. Dzisiaj mamy 1 stycznia, mam nadzieję, że wszystko jest otwarte. Na ulicach były dzisiaj raczej pustki, jest godzina 13. Więc mam nadzieję, że będzie tutaj można wejść. Mamy dzisiaj ze sobą te ubrania, które sobie kupiliśmy ostatnim razem, bo ja w takim stroju nie wejdę. Kobiety muszą mieć zakrytą głowę, ramiona. Pamiętam ostatnim razem, jak tutaj byliśmy, pani miała bluzkę, ręka w 3/4. W taki sposób miała tam bluzkę założoną, że było widać jej kostki rąk i nie weszła pani, nie wpuściła jej pani ochroniarka. Więc no, dlatego sobie wzięliśmy te nasze ubrania i mam nadzieję, że uda nam się wejść dzisiaj i porobić parę zdjęć właśnie w ciągu dnia. Alex zasnął nam w wózku, jechaliśmy tutaj autobusem, także będziemy mieli chwilę spokoju, żeby sobie na spokojnie porobić jakieś zdjęcia. Ogólnie transport autobusami jest tutaj bardzo tani w Abu Dhabi. Wystarczy kupić tylko kartę, którą można potem doładowywać różnymi kwotami i średnio jeden przejazd autobusem kosztuje 2 dirhamy, więc to się naprawdę bardzo opłaca. Natomiast w Dubaju, porównując ceny metra, nawet biletu dziennego, a podróżowanie taksówkami, myślę, że w Dubaju bardziej opłaca się taksówka, a w Abu Dhabi właśnie autobus. Okej, no autobusem może nie da się wszędzie dotrzeć, ale do tych głównych atrakcji nie ma problemu, żeby dostać się autobusami. Dlatego my w Abu Dhabi parę razy zamówiliśmy taksówkę, a potem już jak ogarnęliśmy sobie te karty miejskie, to już od tej pory poruszamy się autobusami. I jest okej, jest naprawdę okej. Żeby wejść do meczetu, który stoi tam, musimy wejść najpierw do tej kopuły. W tej kopule sprawdzany jest test PCR i szczepionka. Pod spodem jest centrum handlowe, gdzie można sobie kupić właśnie te ubrania. My już mamy, więc nie kupujemy. Jednak jest bardzo gorąco w tym, nie wiem jak oni w tym wytrzymują. Tak się wydawało, że jak się to założy, jak wieje wiaterek, to jest fajnie, ale nie, jednak jest bardzo gorąco w tym. Za mną meczet. Jest obowiązek noszenia maseczek. Do fotografowania są wyznaczone tylko specjalne miejsca, nie wszędzie można nagrywać albo robić zdjęcia. A wszędzie stoją ochroniarze i pilnują. I ja też próbowałam nagrywać właśnie w jednym miejscu, gdzie nie można było. I pan zwrócił mi uwagę i kazał skasować. Meter?